Kolejna sobota w Muzeum w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach tym razem przypadnie w 105. rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości. Zajęcia pod hasłem Niepodległość, czyli co? Odbędą się 11 listopada o godzinie 11. To już drugie spotkanie poświęcone tej tematyce, które odbywa się w muzeum. W tym roku chcielibyśmy przybliżyć w taki bardzo przystępny sposób hasła, które zawsze przy tym temacie się pojawiają. Prawda? Gdy rozmawiamy o tym święcie i odzyskaniu niepodległości, pojawiają się takie chyba troszeczkę abstrakcyjne hasła, jak właśnie niepodległość, suwerenność, patriotyzm czy ojczyzna, prawda? I w tym roku właśnie przy tej części teoretycznej, która będzie z jednej strony wykładem, a z drugiej taką formą burzy mózgów, właśnie na tle historycznym postaramy się w bardzo prosty sposób wytłumaczyć te słowa. W części warsztatowej zostanie przygotowane pole gry planszowej. W ten sposób będzie można sprawdzić swoją wiedzę w rozgrywce pod nazwą Niepodległa. Celem tych spotkań jest przede wszystkim upamiętnienie wydarzeń z 1918 roku. Upamiętnić, prawda, tą jakże ważną datę w naszej historii, ale z drugiej strony także przybliżyć właśnie kulisy tego wydarzenia i oczywiście wszystkie właśnie tak jak w tym roku terminy, tak, czy hasła, które za tym się kryją. I może do końca zrozumieć, dlaczego akurat ten dzień obchodzimy jako święto. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wcześniej się zapisać. Zapisy potrwają do piątku, do 10 listopada.